Cześć, witajcie. Pora dosyć nietypowa, bo maj, miasto dosyć odległe, bo Poznań, ale tak naprawdę każde miasto i każda pora jest odpowiednia do tego, żeby porozmawiać o skokach narciarskich, kiedy ma się takiego rozmówcę. Dyrektor Adam Małysz, po raz drugi w sektorze gości. Witam serdecznie. Dzień dobry. Adam, spotykamy się w Poznaniu przed zawodami Wings for Life. Będziesz po raz kolejny brał w nich udział jako kierowca samochodu, który będzie stanowił taką ruchomą metę dla zawodników. Jakie to uczucie ścigać 8 tysięcy biegaczy, którzy będą jutro przed Tobą uciekali? No, każdego roku inne, dlatego że coraz więcej tych biegaczy jest, coraz dłuższe dystanse pokonują i czasem my jadący w tych samochodach mamy problem, żeby wytrzymać z ściganiem, bo ten czas jest bardzo długi i gdzieś tam, jeśli człowiek dużo wypije Red Bulli, no to się mu chce sikać. No i... Z tego co słyszałem, w tej edycji macie przyspieszyć. Oby byśmy przyspieszyli. No jeszcze się nam nie udało do tego maksymalnego dojechać, do tej maksymalnej prędkości, która jest przewidywana. Ale de facto no, fajnie, że mam też współtowarzyszy w samochodzie, dwóch, którzy cały czas gdzieś tam coś gadają, dopingują ludzi. Bo monotonia mimo wszystko tej jazdy jest, ale dużo się dzieje. Dużo się dzieje, jeśli chodzi o trasę, bo ludzie jak widzą kaczekara, to od razu uciekają. Chcą jeszcze resztkami sił ulecieć jak najdalej, więc na pewno zabawa jest przędna i wszyscy bardzo się ekscytują tym biegiem, tuż przed i później po również. Dużo się dzieje w Wings for Life, ale dużo się dzieje także ostatnio w skokach narciarskich. Doszło do zmiany na stanowisku trenera. Po 3 latach swoją misję zakończył Stefan Horngacher. To było nieustające pasmo sukcesów. Czy Polski Związek Narciarski ma poczucie, że zrobił wszystko, żeby go zatrzymać? Ja myślę, że tak, że gdzieś tam przypuszczamy, że to, że on w zeszłym roku nie chciał z nami podpisać umowy na więcej niż rok, to już jakiś tam miało pewnie wpływ. On, Stefan, doskonale wiedział, że poprzedni trener Niemców miał umowę taką, a nie inną, więc dlatego pewnie myślał o tych Niemcach, dlatego że on stamtąd pochodzi, znaczy on pochodzi z Austrii, ale żona, dzieci teraz mieszkają tam, więc to na pewno miało jakiś też wpływ. Wiadomą sprawą jest, że można było więcej, tak jak i Niemcy, na niego naciskać i gdzieś go tam prosić i błagać, ale on jak pierwszy raz powiedział mi o tym, że dostał taką propozycję, prosił mnie, żebyśmy na niego nie naciskali, że on musi spokojnie sobie te sprawy przemyśleć. Wiem, że Niemcy dosyć mocno naciskali i on się tym denerwował bardzo, więc gdybyśmy jeszcze my naciskali na to, to myślę, że tym bardziej ta atmosfera była jeszcze bardziej nerwowa. To dlatego zwlekał do samego końca z tym, żeby ogłosić, że chce odejść, że odchodzi? Ja myślę, że on się troszkę bał tego opinii publicznej i nie tak nas, jak i zawodników, jak po prostu kibiców, którzy gdzieś tam mu zaufali i wierzyli w niego mocno, tak jak i w cały ten sztab i zawodników. Więc dlatego on chyba tego się bał najbardziej, że i tak ma kontrakt do końca roku, jak ogłosi to wcześniej, to już ta atmosfera będzie zupełnie inna i może i bał się nawet gwizdów, które towarzyszą często gdzieś tam na stadionach piłkarskich. Polscy kibice musieliby być niesamowicie niewdzięczni, żeby wygwizdać go po tych 3 latach fantastycznych sukcesów. Co sprawiło w największym stopniu, że ta współpraca tak bardzo wypaliła? Trudno jest powiedzieć, co sprawiło najwięcej. Ja myślę, że przede wszystkim to, że ja też wiedziałem, jakim on jest trenerem i ja dosyć mocno naciskałem, bo przed Horngacherem gdzieś tam te propozycje były różne, tak jak i teraz, ale ci trenerzy, którzy byli brani pod uwagę, to byli trenerzy, z którymi gdzieś tam, może ja nie trenowałem, ale miałem też styczność, więc wiedziałem na co ich stać, jak oni funkcjonują. Jakimi są ludźmi przede wszystkim, bo to jest też bardzo ważne. Pamiętając też czasy, jak Horngacher był w Polsce i choćby samą rzecz, gdzie to miało miejsce w Kulm kiedyś na lotach, gdzie myśmy jako A-kadra trenowali z Heinzem Kutinem, a Horngacher był trenerem juniorów czy B-kadry. I on wtedy został z nami na tych lotach, bo Kutin pojechał z Mateuszem Rutkowskim do Ramzał trenować, bo nie był w formie. Ja pamiętam do dziś, jak skakałem cały czas w takim czarnym kombinezonie na treningach i skakałem najdalej. Później przyszły pierwsze zawody i byłem tam, nie pamiętam dokładnie, może w 10, ale to już nie było to.
No i on mi zadał proste pytanie, dlaczego ja skaczę w tym czerwonym kombinezonie, jak w czarnym skaczę najdalej. Ja mówię, no bo tamten jest stary, a czerwony mam nowy. Mówi, no to nieważne, jutro na zawody i w tym czarnym i wygrałem, więc to pokazuje, jak wiele też doświadczenia ma ten trener. Przede wszystkim jeśli chodzi o sprzęt, o nowinki i tak dalej, ale też informacje, które gdzieś tam docierały cały czas, że on w Niemczech jest tym właśnie tą bazą napędową, on jest w tle jakby Schustera, ale pierwsze trenował B-kadrę, później był asystentem Schustera, ale cały czas gdzieś tam był z tyłu, a do nas docierały właśnie informacje, że całą robotę on wykonuje, jakby nie było. Zresztą to jest rola selekcjonera, że selekcjoner gdzieś tam wydaje polecenia, a całą robotę wykonują ci drudzy trenerzy czy asystenci.